Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Kryminalni z Sopotu zatrzymali 47-letniego mężczyznę, poszukiwanego od 2017 roku na mocy czerwonej noty Interpolu, która została wystawiona przez Kanadę. Mężczyzna był ścigany za handel nielegalnymi substancjami, w tym fentanylem, karfentanylem oraz kokainą. Poszukiwania obejmowały 196 krajów, co świadczy o międzynarodowej skali sprawy. Do zatrzymania doszło we wtorek w budynku sądu w Sopocie, gdzie poszukiwany pojawił się z powodu zwykłej sprawy cywilnej. Mimo że próbował ukryć swoją tożsamość, zmieniając nazwisko oraz kolejność imion, kryminalnym udało się go namierzyć. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony, gdy zobaczył funkcjonariuszy. Sprawa, za którą był ścigany, obejmuje nie tylko handel narkotykami, ale również działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i posiadanie mienia pochodzącego z przestępstwa. Według kanadyjskiego prawa mężczyzna może otrzymać wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, co podkreśliła podkomisarz Lucyna Rekowska, oficer prasowa sopockiej policji. W środę mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie rozpocznie się procedura dotycząca jego możliwej ekstradycji do Kanady. Recepcjonista z hotelu Casa Sur Palermo w Buenos Aires, gdzie tragicznie zmarł były wokalista zespołu One Direction, Liam Payne, na krótko przed śmiercią muzyka, dwukrotnie dzwonił na numer alarmowy. Z relacji recepcjonisty wynikało, że jeden z gości zażył zbyt dużo narkotyków i alkoholu oraz demoluje cały pokój. Mężczyzna ostrzegał również, że życie tego gościa może być zagrożone, ponieważ w pokoju znajdował się balkon, co zwiększało ryzyko tragicznych konsekwencji. Prosił o jak najszybsze wysłanie karetki i policji na miejsce. Liam Payne, 31-letni brytyjski muzyk, został znaleziony martwy przed hotelem w środę. Policja potwierdziła, że muzyk wypadł z balkonu na trzecim piętrze, spadając na wewnętrzne patio hotelu. Wezwana ekipa pogotowia ratunkowego stwierdziła zgon Payne'a i potwierdziła jego tożsamość na podstawie paszportu. Alberto Crescenti, dyrektor pogotowia, poinformował, że obrażenia odniesione przez muzyka były bardzo poważne, co potwierdzało, że upadek z takiej wysokości miał tragiczne skutki. Media, w tym BBC i Reuters, dotarły do transkrypcji rozmowy recepcjonisty z dyspozytorką numeru alarmowego. Władze Buenos Aires potwierdziły, że rozmowa dotyczyła Liama Payne'a. Pierwsze połączenie z numerem alarmowym zostało przerwane, zanim recepcjonista zdążył podać dokładne informacje na temat lokalizacji hotelu. W drugim połączeniu mężczyzna szczegółowo opisał sytuację, w której jeden z gości zażył dużą ilość narkotyków i alkoholu, ostrzegając, że może dojść do tragedii z powodu balkonu. W rozmowie wyraził swoje obawy o bezpieczeństwo gościa i prosił o jak najszybsze przybycie służb ratunkowych. Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. ¿Bajo efectos de alcohol y estupefaciente, no, señor? Sí, correcto. Me dijo Costa Rica, ¿qué altura, señor? Discúlpeme. Costa Rica 6032. Esto pertenece a Capital, ¿no? Entre Arevalo y Kramer. Sí. ¿Hotel, me dice? ¿Cómo se llama el hotel? Casa Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. ¿Hace cuánto que está ahí o es un hotel de vivienda? No, es hace dos o tres días que está acá. Po dotarciu policji do pokoju Payne'a, funkcjonariusze zastali kompletny bałagan, jak to określiły władze Buenos Aires. W hotelowym atrium znaleziono butelkę whisky, zapalniczkę oraz telefon komórkowy, z których zostały pobrane odciski palców. Ponadto w pokoju odkryto leki, w tym klonazepam, lek przeciwlękowy oraz inne środki dostępne bez recepty.
Liam Payne zdobył międzynarodową sławę jako członek boysbandu One Direction, w którym występował razem z Harrym Stylesem, Zainem Malikiem, Nialem Horanem i Louisem Tomlinsonem. Zespół rozpoczął swoją karierę po zajęciu trzeciego miejsca w brytyjskiej edycji programu X Factor. Grupa była aktywna do 2016 roku, po czym członkowie rozpoczęli solowe kariery, rozwijając własne projekty muzyczne. Liam Payne niedługo przed śmiercią opublikował ostatnie nagrania w mediach społecznościowych, nie wskazujące na to, jaka tragedia czeka go w następnych godzinach. Morning everybody. Here's a little video of me. It's rude to put hats on the table. Sorry. Is this your hat? Yeah. Children. It's a lovely day here. This is the breakfast table. I'm just eating an orange. Just enjoying coffee and breakfast, even though it's like 1 p.m. Literally, we sleep in every day until at least 12. We're such losers. No. No. Na numer alarmowy zadzwonił mieszkaniec Wrocławia, który poinformował, że jego siostrzeniec, siedzący z nim na osiedlowym murku, został ugodzony nożem przez nieznanego mężczyznę. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, natychmiast udzielili pomocy medycznej poszkodowanemu. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami zgłaszający wskazał, że sprawcą jest mężczyzna o imieniu Jacek, lecz nie zna jego nazwiska ani miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce zdarzenia, gdzie spotkali świadków, którzy pomogli ustalić wiek, rysopis oraz miejsce zamieszkania podejrzanego. Drzwi mieszkania, w którym miał przebywać 49-letni mężczyzna, były zamknięte, a na wezwania policji nikt nie reagował. Jednak funkcjonariusze zauważyli ruch za firankami okna. Wydali polecenie otwarcia drzwi, lecz mężczyzna odpowiedział, że nie ma zamiaru tego zrobić. Sytuacja szybko się zmieniła. Jeden z policjantów dostrzegł uchylone okno i wspinając się po budynku, zdołał przez nie wejść do mieszkania, co umożliwiło otwarcie drzwi od środka. W środku funkcjonariusze zastali mężczyznę odpowiadającego rysopisowi podejrzanego, choć ten nie przyznał się do zarzucanego czynu. Po przeszukaniu okolicy bloku, policjanci znaleźli nóż, który został użyty w ataku. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnym działaniom funkcjonariuszy zatrzymano podejrzanego, a także zabezpieczono kluczowe dowody w tej sprawie. 49-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara długoletniego pozbawienia wolności. Policja udostępniła nagranie przedstawiające interwencję w danej sprawie. Operator 148, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, wie pani co? Ja dzwonię, bo tutaj siostrzeniec siedział na murku, gdzieś tam pił piwo i ktoś go dziabnął nożem, teraz przyszedł do domu i no, jeszcze mówię, na karetkę nie dzwoniłem. Trzeba to zgłosić. Miejscowość poproszę. To jest Wrocław. Dzień dobry, policja. Nie? Gdzie siostrzeniec? Wychodź się po człowieku. Marek, wychodź. Dobry, dzień dobry. Wychodźcie. Dokumenty pan potrzebował? Niech pan sobie usiądzie tu na spokojnie. Jak się pan czuje? Wszystko jest... Dobra. Jak się nazywasz? Marek. Marek, na razie nie dotykaj. Czekaj, bo to zakleiła tam. No teraz na szybko zakleiłem. A czy ja mogę tu... Nie, tak, zostaw. Krwawi to zostawić. Dobra, Marek, wiesz kto ci to zrobił? Jacek. Jaki Jacek? Właśnie, kurde, nie wiem. Jak on? Kogo? Znaczy, kto mają wiedzieć, Marek? Może mają. Imię i nazwisko musi pan nam podać. No i poda pan, pani i panu... A adres, gdzie on mieszkać może? Oni tam siedzą na tym murku, kurde sobie. Tylko poszedł po pasa. Pierwsze piętro, parter znaczy się i po lewej stronie. Ale w którym roku? Tutaj gdzie w tej klatce? Tu gdzieś? Dobry. Dobry. Policji Wrocław przy pole, siadamy wszyscy. Jak się pan nazywa? Urodziny mam i sobie wypijam, nie mówię, że nie. Dobra, kto Marka pchnął tu nożem? Wiem, że jeden wyciągnął nóż i wsadził mu w brzuch. No i właśnie chodzi mi o tego, co mu wyciągnął. Ja tego nie widziałam. Ja też nie.
Kto to jest? Kto to jest? Jak się nazywa? Jak się nazywa? To się proszę do pana pytać, bo ja tego nie widziałem. A to gdzie on uciekł? W którą stronę? Tam. Tam? Otwórz te drzwi! Zobaczysz, to mogę wyjść. Siłowo będzie. Tylko on może mieć nóż, więc... Otwórz te drzwi! Jeżeli nie otworzysz, zostaną wyważone! Otwórz te drzwi! On stoi tu za firaną. Co? Kierownik! Policja! Na ziemię, jestem. Na ziemię. Na ziemię się połóż. Na ziemię! Na ziemię pojedziemy. Połóż się na ziemię i wykonuj polecenia. Dwa razy nie będę powtarzał. Raz! Co jeszcze z domu? Połóż się. Połóż się. Odwróć się! Co jeszcze z domu? Kto jest z domu? Dobra, ten karty. Który z was to Jacek? Nie jestem agresywny. Też. No leży przecież. Gdzie masz ten nóż? Gdzie go wywaliłeś? Nie wiem, no nie pamiętam. 5 minut temu było, nie pamiętasz? Jakie 5 minut? A ile? Dawno temu dzisiaj. Taki jesteś śmieszek heheszek? Na taki kurwa byłeś cwaniaczek jak wjeżdżałeś do kurwa mieszkania. No? No ale po co się spinasz? Ja się nie spinam. Ja tylko kurwa jestem siłą i honorem. Dobra. No idealnie. Nagrane. Ufotografowane. Dobra, niech pan nagra. Teraz to zrobimy zdjęcie, gdzie leży. On musiał go wyrzucić, jak my się dobijaliśmy. Masz? Raz, dwa, trzy. Siadamy. I teraz na trzy do góry. Raz, dwa, trzy. Podnosimy się. I idziemy. Chodź. Trzymaj się, Boga. Do zobaczenia. Idziemy. Noże już mam. W środę sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Kamila L., znanego jako Budda, na okres 3 miesięcy. Decyzja dotyczy także 4 innych osób, które były zatrzymane razem z nim. Temat zatrzymania youtubera, oskarżonego o wyłudzanie podatku VAT oraz organizowanie nielegalnych gier hazardowych w internecie, stał się jednym z najważniejszych w polskich mediach od poniedziałku. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Kamil L. nie przyznaje się do winy i deklaruje, że nie popełnił żadnych czynów sprzecznych z prawem. Mateusz Mickiewicz, prawnik reprezentujący Kamila L., poinformował za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, że nie zgadza się z decyzją sądu i planuje złożyć zażalenie. W ciągu 7 dni złożymy zażalenie na zastosowanie aresztu. Liczymy na obiektywną ocenę materiału dowodowego przez sąd drugiej instancji i różnicowanie sytuacji procesowej, napisał. W rozmowie z serwisem Onet prawnik zdradził, jak jego klient zareagował na decyzję sądu o aresztowaniu. Mickiewicz przyznał, że choć każda decyzja o aresztowaniu jest dla człowieka szokująca i traumatyczna, Kamil L. przyjął ją ze spokojem. Pan Kamil zareagował spokojnie. Myślę, że wynika to z jego przekonania o własnej niewinności oraz z poczucia, że nie zrobił niczego złego. Starał się działać zgodnie z prawem i wierzy, że nie jest przestępcą, powiedział. Prawnik podkreślił, że jego klient ma silną wiarę w sprawiedliwość i zamierza walczyć o wykazanie niesłuszności oskarżenia. Zatrzymanie Kamila L. i tocząca się sprawa przyciągają uwagę mediów, a sam youtuber zapowiedział, że będzie bronił swojej niewinności, wierząc, że sądowa batalia zakończy się dla niego pomyślnie.
Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.